Radio Doksa. Radio w dobrym tonie. Gościem Radia Doksa jest dzisiaj Małgorzata Kozak, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Dziś trzecie śniadanie wielkanocne na opolskim rynku o godzinie 11 się rozpocznie. Wszystko już przygotowane, widziałam, namiot stoi. Namiot stoi, w namiocie są ukryte stoły, już w tej chwili wolontariusze je rozstawiają wokół opolskiego ratusza i od godziny 10 te stoły będą nakrywać różne środowiska. To będą świetlice środowiskowe, szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, różne organizacje pozarządowe. Jest też stół przygotowany dla opolskich radnych, a więc oprócz organizatorów głównych, jakim jest Urząd Miasta, Polski Czerwony Krzyż i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, również potrawy wielkanocne przygotowują te środowiska. Także ja nie o wszystkim wiem. Niektóre są też niespodzianką. Wczoraj starałam się szpiegować. Byłam w domu dziecka, widziałam pyszności, byłam w dwóch domach dziennego pobytu, też widziałam niezwykłości, no ale wszystkim... Myślałam, że wszystko powstaje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ale jednak nie. Tak naprawdę tych środowisk, które włączyły się w przygotowanie potraw na dzisiejsze śniadanie, jest sporo. No jesteśmy przygotowani na poczęstunek tak dla około 2000 osób, no więc wiele rąk musiało wziąć udział w tym śniadaniu, w przygotowaniu. Pan prezydent do 4 rano osobiście przygotowywał, już mówimy teraz prezydencki żur, który... Dzisiaj będzie częstować Opolan tym żurem, tak? Tak, panie z domu dziennego pobytu Złota Jesień przygotowały zarówno dla prezydenta, jak i przewodniczącego Rady Miasta piękne fartuchy, takie świąteczne, mają piękne kucharskie czapki i będą ten żurek osobiście rozlewać. No ale będzie z nami też ksiądz biskup, który no oczywiście wcześniej te wszystkie potrawy poświęci, bo tak należy rozpocząć święta Wielkiej Nocy. Przygotowania, rozumiem, trwały całą noc, tak? Albo od wczoraj już pewnie te potrawy powstawały. No, przygotowania trwają już 2 tygodnie, bo zanim stanęliśmy wszyscy przy stołach kuchennych, to trzeba było pozyskać te wszystkie produkty, albo kupić, albo pozyskać. Tu dziękuję wszystkim sponsorom. No i zabraliśmy się do roboty. Wczoraj pani prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, która obierała 500. jajko, powiedziała, że ona już chyba w domu w tym roku na stole nie będzie, tak? Jajek nie postawi, bo już ją ręce bolą. Także no to są tak duże ilości, 1500 porcji żuru, 1000 jajek, które trzeba obrać do tego żuru, mnóstwo białej kiełbasy, którą trzeba najpierw sparzyć, potem obrać, potem odpowiednio pokroić. No seniorki też niezwykłości przygotowują w domach dziennego pobytu, no, na przykład różne pasztety, również dla wegetarian, bo nie tylko pasztety mięsne, które też mamy w dużej ilości przygotowane, ale będą pasztety z selera, pasztety z tuńczyka. Czyli między innymi właśnie seniorki z domów dziennego pobytu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, to są te środowiska i te miejsca, gdzie potrawy powstawały, no i ci, którzy włączają się w organizację. Tak, domy dziecka, świetlice środowiskowe, także tych środowisk jest z roku na rok coraz więcej. Po raz pierwszy na przykład w tym roku będą z nami studenci Uniwersytetu Opolskiego. A studenci też coś przygotowali? Tak, oczywiście. Każde środowisko przygotowuje cały stół. Studenci to jest akurat koło pracowników socjalnych. Także ci studenci, którzy przygotowują się do tego zawodu, przygotowują stół, który będzie reprezentował w tym roku na opolskim rynku Uniwersytet Opolski. To środowisko. I tyle przygotowań, pani dyrektor, a wszystko znika błyskawicznie. Pamiętam, jak było w ubiegłym roku. Mnóstwo potraw, chwila, moment i nie było, bo tyle ludzi przyszło na opolski rynek. No mam nadzieję, że dzisiaj też szybko wszystko zniknie z naszych stołów, bo każdy gospodarz cieszy się, jak goście wszystko zjadają, jak wszystko smakuje. Mamy też taki stół w nadziei, że będzie smakowało z przepisami, ponieważ w ubiegłym roku ludzie odchodzili od stołów i pytali, a czy można prosić o przepis? No trudno nam było ustalić, kto to przygotował. Więc w tym roku skserowaliśmy kilka tysięcy takich ręcznie pisanych z różnych starych zeszytów, bo stąd te przepisy
napisy głównie pochodzą, właśnie różne receptury i będzie można sobie zabrać taki przepis i jeszcze myślę, że można do świąt przygotować te pyszności. Pani dyrektor, a na ile na niepogodę jesteście przygotowani? Bo to, co teraz za opolskimi oknami, na razie nie pada, ale może być różnie. Namiot został rozstawiony, ale tak jak pani powiedziała, no nie wszystkie stoły się zmieszczą pod tym namiotem, bo stołów będzie zdecydowanie więcej niż miejsca pod namiotem, na to pozwalało. Zatem, ja myślę, że to akurat nas najmniej martwi, dlatego, że no... Dacie radę mimo święta, wszystko, tak? Święta się odbywają mimo pogody, bez względu na to, jaka ona jest. I również nasze śniadanie się odbędzie. A pamiętam pierwsze śniadanie wielkanocne. Dwa lata temu na Placu Wolności. Śnieżyca, pani redaktor. I śniadanie się odbyło. W Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wszystko przenieśliśmy, tak. Także no, myślę sobie, że w tym roku nie zawiodą nas również mieszkańcy miasta i przyjdą i będą chcieli gościć się przy tych stołach, które naprawdę z wielkiego serca przygotowują i małe dzieci w przedszkolach, i ich rodzice, i dzieci w świetlicach środowiskowych, i osoby, które często są w trudnej sytuacji. Też dzieci ze świetlic środowiskowych w tym roku, i to jest nowość, przygotowały występy artystyczne. Jest specjalny taki wielkanocny program przygotowany przez jednego z opolskich wolontariuszy, który na co dzień pracuje z dziećmi, które popołudnia spędzają właśnie w świetlicach środowiskowych. No a też przygotowaliśmy, myślę sobie, niezwykłą niespodziankę, bo każdy, kto przyjdzie na opolski rynek, dostanie prezent. Mamy przygotowane 2000 upominków, ale jesteśmy przekonani, że są tacy mieszkańcy, którzy chcieliby z nami być, a z jakichś powodów, nie wiem, choroba czy jakieś ograniczenia ruchowe, no nie będą mogli z nami być. To przygotowaliśmy niespodziankę, która spowoduje, że do nich też te upominki dotrą. Ja myślę, że każdy mieszkaniec naszego miasta dzisiaj otrzyma życzenia od prezydenta, od przewodniczącego Rady Miasta i również od naszego kochanego biskupa. Bo tak naprawdę śniadanie wielkanocne na opolskim rynku jest dla wszystkich, tak? Każdy, kto chciałby przyjść, może tak, na nic się nie płaci, to jest po prostu śniadanie dla wszystkich mieszkańców miasta Opola i dla wszystkich, którzy akurat w tych godzinach od 11 do 13 zaszczycili swoją obecnością nasze piękne miasto. W ubiegłym roku pamiętam dwie wycieczki, jedna z Niemiec, jedna z Francji i też właśnie bardzo im się podobało. Musieli się zdziwić, zdziwili się i ciągle później właśnie na opolskim rynku. Chodzili do organizatorów i pytali, gdzie mają zapłacić, prawda, bo się najedli, a najbardziej podobało im się to, że ten żurek prezydencki to nalał im osobiście prezydent miasta Opola. I oni nie wierzyli, to naprawdę, to ten człowiek w tej czapce kucharza jest waszym prezydentem i bardzo im się to podobało. Myślę, że w tym roku może w ich miastach też takie śniadanie zorganizowali. Czyli rozumiemy, że idea, jeżeli chodzi o źródło powstania pomysłu dwa lata temu, to jest dosyć młoda tradycja, jeżeli chodzi o Opole, ale idea jest taka, żeby łączyć i na etapie przygotowań do samego śniadania, bo połączone są różne środowiska, tak jak pani powiedziała, ale z drugiej strony też łączenie wszystkich Opolan, którzy chcieliby przyjść i świętować na opolskim chwileczkę rynku ze sobą być, ale też chwilę wyhamować. Środa przed Wielkim Czwartkiem to jest taki ostatni dzień, kiedy dzieci jeszcze idą do szkoły. To jest dzień, w którym już niektóre gospodynie biorą urlop, żeby zrobić zakupy, bo od czwartku już, prawda, mamy mniej czasu na przygotowania, ponieważ już uczestniczymy w Triduum Paschalnym. I to jest taki ostatni moment, żeby nawet z tymi siatami wyhamować. Zastanowić się, po co ja robię te zakupy? Właściwie po co są te święta? Najważniejsze święta w roku, które no, przezwyciężają śmierć, więc to jest chyba taki czas dla nas, dla Opolan, żebyśmy ze sobą byli, bo jak ze sobą będziemy, jak będziemy zintegrowani, to jeszcze nie jedno śniadanie wielkanocne razem zrobimy i wiele innych fajnych rzeczy dla naszego miasta. A inspiracji kulinarnych można zaczerpnąć. Można tak? zaczerpnąć, można wziąć przepis. Zapraszamy. Czyli zapraszamy od godziny 11 do 13, ale im szybciej Opolanie się pojawią, tym lepiej dla nich, bo myślę, że od 11 do wyczerpania zapasów, bo podejrzewam, że będą chcemy rozpocząć potrawy. Pani redaktor, w sposób wyjątkowy, więc o 11 uważam, że warto być na opolskim rynku, bo rozpoczniemy to śniadanie inaczej, wyjątkowo i bardzo pięknie. Zapraszamy od godziny 11 na antenie Radia Doksa, także będziemy relacjonować to, co na opolskim rynku dzisiaj w trakcie trzeciego śniadania wielkanocnego będzie się działo. O tym wszystkim mówiła na naszej antenie pani Małgorzata Kozak-Wice, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.